A więc jest dużo przewaga, 30 sekund jeszcze pasza na plecy, pasza bicep z jednym flagiem, Paszak poleciał tą pompą! Cześć, witajcie moi drodzy, w dzisiejszym materiale przedstawię wam najlepsze szoty z dzisiaj w CSGO, a ty jeżeli chcesz codziennie oglądać moje materiały, to pomóż mi bić pod tym filmem 1000 łapek w górę i od razu jutro wrzucam dla was kolejny materiał. I standardowo jak to u mnie bywa, do wygrania z kostka Good Knife śnieć Minimalware i aby wygrać trzeba subskrybować kanał razem z dzwoneczkiem, polubić ten materiał, zalajkować mój fanpage, zafollowować mnie na moim nowym Instagramie oraz napisać komentarz z godziną, o której oglądasz ten film. Napisz w komentarzu, czy Virtus Pro powróci kiedyś na szczyt, a ja przypnę serduszko. I tutaj z tego miejsca pozdrawiam Wiktora, Piotrka, Dominika, Kacpra i Karola i są to osoby, które dały łebkę w górę pod filmem i wysłały mi SS na fanpage. Jeżeli chcesz się tu znaleźć, to wiesz co zrobić, a także i ty znajdziesz się w filmie. I każda łapka to 1 cent więcej do następnego giveawaya, a teraz zapraszam już do oglądania. Do you consider yourself an esports expert? Then try bets.net, live and express bets. Odds depend on user's choice. Instant withdrawal, 24/7 support, and user-friendly interface. Everything is crystal clear. Bet and win with bets.net. W tej sytuacji i to jest 4-1. Oczywiście nasi z rundą Force, tutaj dwa akacze, Pasha, Biceps i Morels. Setki u pozostałych zawodników, już obite Neo. No to widać, że ciężko się gra Polakom. Ciężko im w ogóle wyjść ze schodów i ten Nate może być bardzo nieprzyjemny. Zlypeć to będzie traga. Nate na Neo i Neo ginie. No znakomita gra drużyny Astralis. W tym momencie, myślę, widać tę różnicę poziomów. To jak poruszają się zawodnicy Astralis po mapie, to co robią z granatami. Tutaj nasi zupełnie bez szans. Michu tymczasem daszkiem, no to jest pomysł, żeby zaatakować. Być może timingowo zdąży wejść, no ale nic z tego. Maris dobrze sprawdził. Kolejny frag do device'a ze snajperki i ten się nie byli bez żadnej straty. Spokojnie pikować środek. Tym razem defensywnie raczej zawodnicy antyterrorystów na... Ojojoj. Na bombsite Michu w tym momencie 0-8 trafiony przez device'a. Idealnie piknął na środku w tym momencie. Oj, tutaj się nie do końca dogadali, gdzie ten akacz leży. Neo będzie chciał po niego pójść, ale... Będzie musiał się wychylić. A Glaive spokojnie już pod kokach. Widzimy, co się dzieje w tym momencie. Wycofuje od razu Zypek do swoich kolegów na bombsite. Na bombsite, a Glaive zostaje na bananie i pod kokach sprawdza, czy ktoś podchodzi, czy nie podchodzi. No i w tej sytuacji, jeżeli nasi będą atakować bombsite'a, no to będzie tam... Oj, ten granat nieprzyjemny bardzo mocno. No i już widzę Glaive, że coś się dzieje nieprzyjemnego. Glaive musi uciekać. Nasi przyspieszą. To jest ten moment, żeby zaatakować. Glaive od razu, tuż przy smoku, na blisko, sprytnie schowany. No i teraz wraca do niego dwójka kolegów, ale znowu nasi na środku, a więc tym razem bardzo fajnie wygląda gra drużyny Virtus Pro. Tutaj szansa jednak Magisk, dwukrotnie reaguje na midzie. No więc w dobrym momencie skrócił sobie dywany, wraca znowu pod bombsite B, zawodnik antyterrorystów. Zbliwaliśmy razem niecelnie, Pasha to wykorzysta, a więc jest pierwszy frag dla Pasha w tym spotkaniu. Pasha jest agresywnie, ale tutaj za szybko chciał wychylać i już tylko znaczy przy życiu. Tutaj agresywny Glaive, chociaż Snatchy, on jeszcze się nie poddaje, 25 sekund do końca rundy. Będzie plantował na razy, Zypek od razu zareaguje, błyskawicznie wychylając na rywala. Bomba podłożona, to fakt. I dzięki temu będziemy mogli pewnie zagrać, ale jednak rundy nie ma. 7-1 są granaty, no ale to oczywiście jako, że zachowując sobie pieniądze na kolejną rundę, być może zbieramy pieniądze dla Snatchy'ego, żeby ten mógł grać ze snajperką. I taka runda eko by się nam bardzo mocno przydała. Na pewno pozwoliłoby nam jakiś kontakt z rywalem złapać, ale tutaj na Astralis gra się niezwykle ciężko i przekonują się o tym Polacy. Astralis to jest drużyna, która na Inferno gra tak fantastycznie. To jest drużyna, która potrafi wszystko, mam wrażenie, na mapie do Inferno. No ale zobaczmy, przygotowany jakiś smoke przez Snatchy'ego. Zdaje się, że za chwilę tego smoka wyrzuci Snatchy. Ciekaw jestem, gdzie ten smok dokładnie ląduje. Zablokowany Snatchy, wcelowany w ten klimatyzator. To śmigło. No i za chwilę być może ten smoke poleci. Może to jest smoke na sianko, na wyskok z balkonu? Zaraz się przekonamy, bo coraz mniej czasu do końca rundy. Oczywiście nasi jeszcze spokojnie, żeby te granaty powyciągać od zawodników CT, ale tutaj wciąż jeszcze ma mołotowa chociażby Magisk. Jest smoke, od razu zareagowali zawodnicy terrorystów. Magisk zafreszowany, ale szybko się wychyli. Magisk jest drugim flagiem, ale dopiero teraz Morels. Zresztą już jest duplicz, odpowiedział on i device Z-ko na bombsite. Neo zostaje sam. No tu bez żadnych szans Neo już raz szybko na plecy, ale Divine szybko się... Magisk na balanie baituje agresywnie. Magisk puścił full auto, to od razu pojawia się Glaive. Już tylko Neo przy życiu, najlepiej fragujący z nawodnik Wiktor zdaje się, ale w tej rundzie fraga nie dołoży. Także kolejna spokojnie wygrana runda przez Astralis. 11-1, 13 fragów najwięcej Magisk i Glaive, ta dwójka keruje tutaj ewidentnie. Później Divine 12-11, Zypek, dobry, niewidoczny dzisiaj. No i teraz, oj tutaj... Czekają zawodnicy Virtus.pro. Mamy jeszcze smoki, zdaje się, tak jest. Mamy też mołotowa.
gotowane smoke przez Snatchiego, ale tu już znowu zobaczmy, co się dzieje. Znowu czytają grę zawodnicy Astralis. Jeszcze smoki nie wylądowały, a już zawodnik Astralis numer 3 wraca na bombsite. Tutaj świetnie ustawiony Zypex. Jest duża luka w tym smoku i to spokojnie z tym wykorzysta Zypex. Dwa fragi i 2-3. Tak jest, Zypex ze spokojem to wyczyścił. Dwa fragi w końcu Zypex, ale no znowu bez żadnego fraga nasi na bombsite B. Fatalnie rzucony smoke do respa. Na tą nasi błąkają się po mapie jak bezpański pies teraz. Nie wiedzą właściwie, gdzie się podziać. Przydałby się jakiś hycel faktycznie, który ich złapie i pokaże im, co mają robić, bo nasi nie dają rady w meczu z Astralis. Ostatnia runda, oczywiście pierwszej połowy. Wyskok z balkonu, Pasza biceps agresywnie zdobędzie fragę Pasza, ale w międzyczasie to już jest Device i Zepex, oni błyskawicznie reagują. No i bomba już podniesiona, zdaje się, już spokojnie można tę bombę plantować, także to wyjście na środek dobre, ale zapomnieliśmy o przekryciu dywanów, a stamtąd wyskoczyli we trzech zawodnicy terrorystów, tym samym pozbawiając nas szans na wygranie rundy, a więc powinno być 15-2 już za moment. No cóż, cóż można powiedzieć, no Inferno to mapa Astralis ewidentnie. Nie wiem, czy Virtusi trenowali tę mapę dużo na tym bootcampie. Jeżeli wybrali tę mapę, to prawdopodobnie tak, ale biorąc pod uwagę te nieudane smoki, które rzucali Polacy, no to nie do końca chyba sobie przetrenowali. Wjazd drużyny Astralis, bo ten może być bardzo nieprzyjemny już za moment. Czekają terroryści na środku. Tutaj jeszcze na bananie zostawiony jeden zawodnik, żeby tam zmusić zawodnika CT, by został, by nie rotował na bombsite'a do kolegów. No i tu przygotowany Glaive, za chwilę poleci Mołotow na Nękę, no i tam Pasza wejść nie będzie mógł. Po prostu czeka z pompą na blisko, dorzucony Mołotow i teraz rotacja na bombsite B, także sprytnie chcą to zrobić zawodnicy terrorystów po fejku na bombsite'a. Bombsite'u B jednak nikt nie rotuje, Zypex chciał wyskoczyć do piasku, ale nic z tego, Morris fraguje. No i teraz terroryści pod bombsite'em B, no i to się może nam udać, na blisko Neo ten Fleszu wyskoczy na rywali, Neo z fragiem, ale przecież nie, to znaczy spalił rywala. A więc jest duża przewaga, 30 sekund jeszcze Pasza na plecy, Pasza biceps z jednym fragiem, Pasza jak poleciał z tą pompą! Jarek Pasza! No tu jak rozkręcił z tego XM-a, to nie było czego zbierać, no proszę! Bomba jednak zaplantowana, no tutaj też już szukają Morelza, no ten w sytuacji 1 na 4 ma jeszcze defuza, ma Mołotowa też. Ale co z tym może zrobić, skoro już rotuje na banan zawodnik terrorystów, skoro też na plecach ma jednego z graczy? Morel coraz bliżej, ale z pewnością się go tam spodziewają. No nie ma innej możliwości tak naprawdę, żeby był Morel. No i proszę, 16-3, 3 rundy są. Pozytywów niestety. Tutaj gładka, wygrana Astralis. Cały zaś 4x4 plantowana jest bomba. Flush od respa, tutaj Rush od pochylni, zaskakująco dla Paszy. Ten agresywnie, może trochę niepotrzebnie, ale atakowany Rush na reloadzie nie zdąży przeładować Rush. Ale tu znakomity kawał od Morelza. Flusha jednak po raz kolejny w tej rundzie z Digla trafia idealnie rywala. Przewaga jednak po naszej stronie, bomba podłożona przecież w dobrym miejscu, na drugim standardzie, więc będziemy widzieć tę bombę z konektora, będziemy ją widzieć z pochylni. Co najważniejsze jest dla naszego zespołu, Flusza coraz bliżej i tu Pasza się nie pomylił. Automatic nawet trafia Morelza, ale ten od razu odpowiada. To jednak ze skauta, jeden strzał nie wystarczy, by zabić. A... Tymczasem Morels pod bombsite'em B. No to będzie wjazd na bombsite B. Poleciały flesze. Flusza błyskawicznie wycofuje. Automatic celowany w galę. Coraz bliżej do Fluszy terroryści. Michu z jednym. Automatic jednak pod balkonem. Oj, tu Michu po raz kolejny. 3-3, więc mamy bombsite B zajęty. Teraz nie może wychylać się Pasza na skodudla. Ten celowany ze snajperką i tylko czyha na błąd naszych zawodników. Nie mamy granatów. To jest problem. A Golden ze snajperki nie pomylił się. Trzech jednak zawodników terrorystów, antyterrorystów od kuchni. Więc to może być kłopot, tym bardziej, że na dwie snajperki odbijają. Ale podchodzi Skadudl, jeszcze wcelowany jest Neo Edwarda. Tu jednak obronić bombsite'u będzie bardzo ciężko we 2-3. No szkoda, że zginął w tej sytuacji Michu. Neo wcelowany, tylko czekamy! No i Neo zdobywa fragę. Neo po raz kolejny! Neo jeszcze walczy! Neo! Jakże było blisko, ale pomaga Jarek Pasza i to ten dokończy! Neo, to była jego runda! W tej rundzie, kiedy grali pierwszego fulla po stronie terrorystów, robili to bardzo wolno. Zbyt wolno. I zabrakło im czasu, żeby sprawdzić pozycję, żeby po kolei sobie zająć miejscówki na mapie na środku. Dlatego musieli skapitulować. Tymczasem Michu atakowali na gali. No zobaczmy, tutaj podsadzka w tym momencie to jest bardzo zły pomysł! To był bardzo zły pomysł. To był fatalny pomysł i w tej sytuacji pozostaje nam zachować broń. No i tu, oj, trafiony po głowie nawet zawodnik terrorystów. Było blisko, raz 17 HP na koncie. To Neo strzeliwał. No i szkoda, że nie udało się tego fraga zdobyć. Chowa się Neo na bombsite, to też może być dobry pomysł. Skadul już ten smoke zszedł i Skadul po prostu wcelowany ze snajperką. A Neo chowa się na ninja. Ale brakuje nam troszkę kontroli na mapie. Na bombsite bez chowany defensywnie nasz zawodnik.
Tutaj Neo, no wydaje się, że w końcu sprawdzi Neo, cóż to był za headshot, Skadol był wcelowany, ale przysnął zdaje się z tych nudów, kiedy nic nie działo na bombsite, a no i Neo wciąż pilnuje konektor, ale Neo pilnuje teraz trzech pozycji naraz. Pasza przejmuje jednak za snajperką konektor, to dobra wiadomość dla nas, bo tam czai się Rush, chociaż ma tylko 17 HP, Neo teraz agresywnie pod pochylnią, podchodzi na bliska Ultimatic, wszystko słyszy Neo, wie co się tutaj dzieje. Czeka na tego flasha Neo odwrócone, ale musi mieć pomoc od konektora. No teraz po flashu sprawdzi! Neo znakomicie i Pasza! Zdaje się, że to Pasza rzucił tego flasha. Fula. No i cóż, nasi zdaje się będą chcieli odbijać. No mamy granaty jeszcze. Mamy smoki, mamy flasha, mamy nade'a u Paszy, więc można ryzykować. No ale poleciał Mołodów, ale tutaj znakomicie Morels, ten przygotowany ze smokiem na pała, za chwilę go rzuci, żeby odciąć ten zawodnika. Smok też na paczkę, leci kolejny flash. No tutaj Golden złapany, Neo! Powiedział, ale tu jeszcze walka trwa, Rush, idealnie, no i Michu zostaje sam jeden na jednego. Michu wie dokładnie, gdzie jest Rush, czyżby chciał zaatakować, zdaje się, że tak. Michu przygotowany na rywala, oj tu Michu, jak on trafił, nie wiem. Ma defuse za Michu i tę rundę wygrywa Michu, sporo szczęścia. W tym meczu ta gra mu wychodzi nieźle, tymczasem Golden coraz bliżej, to flash na Morelza, ten musi na moment wycofać. Ale to będzie wejście na bombset B, tutaj znaczy z jednym fragiem, Michu, oj teraz trafiony. Skadul się nie pomylił, Pasza jeszcze się tutaj będzie bronił, ale ma problemy Jarek Pasza, oj to jest całe niecelne. Automatic czeka, 3-3, teraz po fragu Goldena, znaczy już dołącza by pomóc, znaczy wcelowany w galę, to jest ten dobry moment, żeby znaczy odpalił maszynę. Ginie Jarek Pasza, wszystko w rękach Snatchiego, poczekał znaczy, oj nie, nie, znaczy jakimś cudem jeszcze żyje, ale tu za dużo HP nie ma znaczy, cóż to był za strzał, znaczy jeszcze walczy znaczy po raz kolejny i to już tylko jeden zawodnik, Skadul trafi, ale Neo jest tuż, tuż na plecach i tego się Skadul nie spodziewa. Plantowana będzie bomba na raz, zdaje się, ale Neo, niespodzianka Skadul, ale znaczy, co on w tej rundzie zrobił mając 20 HP? Nade jeszcze jakiś, ale Golden cały czas się tutaj czai. Rush tymczasem, co on tu robi na bombsite B? Michu jednak chyba sobie z tego zdaje sprawę i chyba chce też pójść po przeciwnika. On wie dokładnie, gdzie jest Rush, ale to będzie ryzyko. To będzie ryzyko. Dopiero po Nade'zie wyskoczy Michu. Udało się. Neo dokłada fraga na pochylnia, więc jest przewaga 5-3. No to jest ten moment, żeby Virtusi w końcu wygrali spotkanie na turnieju lonowym. Zobaczmy. Flusha, Automatic i Skadoodle. Ale tu jest Morel świetnie ustawiony, obity bardzo mocno. Flusha, to jest ten moment. To jest ten moment, kiedy Virtusi muszą wygrać. I już tylko Skadoodle ostatni żywy. On na bombsite, ale co z tego, skoro Morel dobrze ustawiony i kończą to Virtusi. Proszę bardzo.